Zapraszam do pozostawienia łapy w górę, zapraszam do oglądania. Znaleźliśmy Polkę w GTA 4 i zaczyna mnie lać. Może coś jeszcze powie. No kurde. Mów coś. Na razie powiedziała przepraszam. No mów coś. Ujrzysz ty, ona z mnie zaczęła bić, ja ją tylko lekko popchnąłem, no. O, ej, jesteś głupi? Słyszeliście? Czekajcie, tak głośniej grę. Ej! No kurde, zaraz umrę. Ona mnie jest... To pije chyba. Ej, jesteś głupi? O, dobra, uwaga. No mów coś. Przepraszam, okej. Okay. Co jeszcze powiesz? Powiedz coś. Zaraz zginie chyba. Uważaj! Uważaj! Użysz ty! Zabije mnie! Goni! Masz pistolet, coś tam mówię. Don't move. Wow. Mów coś. Jesteś kryminalistą. Co jeszcze powiesz? Walczy jak w Lidlu o promocję. No kurczę, tylko ja popchnąłem, ona już z pięściami do mnie. Nie zaszczel mnie. Dobry akcent. Don't push me, friend. Co jeszcze powiesz? Co jeszcze powiesz? You don't want this to get any worse. Mów coś. O, no ja bym tylko podeptałem trochę. I zginęła. No ale znaleźliśmy Polkę, także misja wykonana. Fajnie, że akurat tutaj była, co? Myślałem, że jej nie znajdziemy tak szybko, ale się udało. Już parą nie znam. Zostaw ją. O Jezu, spokojnie. Dobra, musimy... Musimy stąd uciec, policja mnie goni. Ej no. Mówiliście, że gdzieś też na osiedlu ona chodzi, tak? Ta Polka. Tutaj na tym... A nie, mówiliście na tym... okej, okay, na tym chronionym, czyli tutaj. Chodzi sobie, gdzie są te domki jednorodzinne. Może ją spotkamy. Coś ty zrobił. Ej no... Nie wiem, ja ją tylko chodziłem po niej. Zmęczyłeś ją i umarła. No. Niko był zbyt nachalny, kurde. Polki jednak wolą takich... takich stonowanych facetów chyba. Cholera ich wie. Czy tu będzie Polka? Mówiliście, że gdzieś tutaj ma być, tak? Na tym chronionym osiedlu. Czy wiesz, że w GTA 5 na placa... na... plaży są polskie plakaty? Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, że są. A była taka piękna. No, była, już nie jest. Teraz... Już wiem, jak ona wygląda, czyli ma... O, czekaj. Ktoś tam idzie w kamizelce, ale chyba zaraz umrę. No, to takie ten... Tam ktoś na dachu w ogóle biega. The fuck? Skąd on tam się wziął? Okej. Okay. Musimy uciec. Teraz mnie kropną. Gazu. Dobra, uciekamy stąd. W ogóle w sumie wziąć turizmu, ale... Musimy jechać po hamburgera w końcu. No, musimy jechać. No ale wiemy ją, wiemy gdzie już ją spotkać. Ona tam jeszcze coś przeklinała, nie tylko takie miłe słówka, ale też mówiła coś takiego: ej, jesteś głupi? Albo jesteś kryminalistą! Fajne to jest. Dobra, teraz musimy zgubić policję. O, tutaj jest Dimitri. Jakaś misja u niego. Zaraz zgubimy policję i pojedziemy zjeść hamburgerka, szybko. Lepiej kupić GTA
5 na PC czy PS4? Ja kupiłem sobie na Playkę dodatkowo. Jeszcze kupię na Xboxa, bo chcę zobaczyć, czy 5 chodzi dobrze na Xboxie, czy też nie. I polecam na Playkę kupić sobie bardziej. Dobra, dawaj. Tu możemy podnosić, jak się okazuje, różne przedmioty. Na przykład obok jest ketchup. Weźmy go stąd i rzućmy jakiegoś przechodnia. Zobaczymy, jak on na to zareaguje. Okej, okay. Mamy. Okej, okay. Mamy ketchup. Wyszliśmy z ketchupem. Ty, to jest Polka? Nie, to jest... Nie jest Polka. Ale kurde, bardzo podobnie wygląda. Nie? Zobaczcie, ta sama twarz. No? Czekaj, czekaj, rzucimy w nią ketchupem. Okej. Okay. Nie może przejść, bo zostawiłem otwarte drzwi w liście. Ale to też taka jakby Polka, nie? Też ma kamizelkę. Tylko, że Polka ma taką kamizelkę... O, czekaj, czekaj, czekaj. To jest Polka, paparaż. To jest Polka. Give me anything, tak powiedział, ale to nie jest Polka. Kurde, też ma taką kamizelkę, tylko Polka troszeczkę inaczej wygląda. Mów coś. Coś jeszcze mów. Nie, to nie Polka. Dobra. Lipa z tymi Polkami. Biegnijmy w końcu do misji jakiejś tutaj. Zobaczymy, co od nas chcą. Tak, to była jakaś Rosjanka. Jesteśmy na miejscu i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mistrz i Mołotow, okej. Okay. Czekaj, kojarzę tą misję. Co my tu mamy zrobić? Zalewam właśnie herbatkę. Dmitry. Hej. Sit down. Polka randomowo wygląda tylko tak, tylko jest ubrana na różowo. Aha, dobra, zobaczymy. Mikael, Mr. Faust. Aha. Dimitri chyba chce Faustyna wyeliminować. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. Uh-huh. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. Aha. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. Aha. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. Mamy zabić Faustyna? Michał Faustyn. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Okay. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. Okay. We can pick the game, Niko Bielik, but we cannot change the rules. See you later. Dobra. Musimy Faustyna rozwalić, dlatego że postradał zmysły. Za dużo ćpie, za dużo pije. I nie skupia się na interesach, robi za dużo hałasu i przez to są różne różniaste problemy. Także musimy udać się do klubu Faustyna, w którym byliśmy już wcześniej. Braliśmy o, dobra, dziękuję za samochód. Pożyczysz mi? Dziękuję. Może być fiuto. Dziękuję bardzo. Jedziemy w takim razie do klubu i zobaczmy, jak to mi się wygląda. To chyba będzie jakaś gruba strzelanina, nie? Czemu większość znajomych Nika to czpuny? Jak to większość? Po tej misji będziesz mógł spotykać tą żonę któregoś tam z tych Rusków w wesołym miasteczku i zrobić na niej misję. Tak, ona będzie tym takim przechodniem, nie? U którego będziemy mogli robić misję. Żona Faustyna Michaju Faustyna.
czy jakoś tak on się tam to nazywa. Okej, okay, przyjechał sobie do klubu, no i musimy go odstrzelić. Dobra, chodźmy. Trzy wiadomości, dostałem wiadomość, zobaczmy. Niko, Michał jest niebezpiecznym człowiekiem, za klubem zostawiłem dla ciebie coś do ochrony przed kulami, twój Dimitri przyjaciel. Okej, okay, czyli mamy kamizelkę prawdopodobnie. No, kamizelka tutaj w GTA 4 działa dosyć dobrze, tak jakby dodatkowe zdrowie. W piątce to już wiemy jak to jest, nie? Dobra. Czekaj, się proszę, okej. No i wbijamy tam na gorąco, nie? Hopsu, hopsu. Zobaczmy. Niko! Niko Belik! You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. Okay. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri. My brother. You see this? Okay. This statue says we are brothers for life. No, nie zupełnie, bo zaraz się pozabijamy. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. Okay. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some. Właśnie na tych kolesi, kurde. Mają takie przyklejone twarze, no nie? I'm not dead yet. No zaraz będziesz. Some are still loyal to me. Jakie ryje. Dobra, możemy powalczyć. Nie no, nie będziemy walczyć jak mężczyźni. Będziemy walczyć jak motherfucker. Dobra, żyje. O, syna chyba mogliśmy zabić też szybciej właśnie w tym klubie. To było? Ja myślałem, że ja zginąłem. Dobra. Idziemy osied. Nic nie widzę, kurczę. Dobra, padł, padł. Możesz ty. O, szybko, szybko. Dobra. Idziemy. Nagle zaczęło padać, nie? Gdzie on ucieka? Na górę, okej. Trochę kasy przy sobie mieli przy okazji. Strzela mnie z Uzika? Aha. Goń go. Gonimy, 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 spokojnie. No, wychyl się, koleżko. No, no, no. O kurde. Spadła chyba jego broń na... Ty! Latający szczur tu jest. Możemy go odstrzelić. Cyk. Goni nas policja. Ciekawe czemu. Nic takiego nie zrobiłem. Okej. Zobaczymy. Petrowicz. Musimy go chyba później poznać, nie? Dobra, latający szczur załatwiony. Teraz musimy wziąć furę, zgubić policję i będzie fantastycznie. Niko Belik może rozwalić 20 ludzi karabinkiem i zginąć przy tym przy huśtawce. No kurczę. Zupełnie nie dysproporcja z tą postacią jest, nie? Kurde, policja przejechała wozem cywilnym, Bliston Compact, za mną. Nie możemy jej zgubić w tym miejscu teraz.
Także ładnie, no, dosyć dobrze poszła ta misja. Może dzwonić do Wykonania z Petrowiczem. Okej. Okay. Książka. Zobaczmy. Okej, okay. A zobaczmy, co się stanie, jak zadzwonię do Faustyna. Dziękuję za donaci. Rastaman Mistrzu, wszystkiego dobrego, do której lit 3 złota i 12 groszy. Dziękuję za donaci. Dzisiaj, wiesz co, chyba tak do 23 planuję streamka. Dobra, jedziemy. W GTA 4 są łatwe misje i tyle hajsu. Ja wiem, czy tyle hajsu. Szkoda, że z tym hajsem niewiele jest do roboty, nie? Mamy, bo mamy. Nie wiem, co Faustyn powiedział. Jeszcze raz zadzwonię. Chyba po prostu poczta głosowa. Aha, okej. Okay. A, jak oficjalnie, kurczę. No nic, już żadnych interesów nie zrobi, ponieważ nie żyje. Także to by było na tyle. Dobrze, to teraz mamy misję jakiegoś u Brucey'ego. Brucey to jest postać, która zajmuje się samochodami w GTA, w GTA 4. No i tam coś importuje, eksportuje. Zapomniałem już tych wszystkich misji. Ale zaraz zobaczymy jego garaż. Tak, jest Banshee rozebrane. Tu jest jego mechanik. Hello. I'm busy. Ooh. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polak. Polaczek. Pleasure to meet you too. He's not a Polak. He's a gentleman. O, dziękuję. Fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Oh, ah, oh, enough, man! Enough! Oh, fuck me, be all right, huh? Oh, that's some Red Army shit, serious. Show me that. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm a... Yeah. Shit, no shit, what are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad? Yeah, of course, love that guy, love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was, I'd be in trouble, you know? That, what? Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy, remember that, right? Okay. All right now, Nicky, listen up. I know you guys need money, bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, okay. Get a call. There's an hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! No i dobra, będziemy mieli teraz jakąś misję z radiowozem. Będziemy musieli zajrzeć do radiowozu policyjnego i zobaczyć, chyba kogoś znaleźć albo coś takiego. I potem odstrzelić te postaci, nie? Fajnie by było, jakby GTA 6 było w Polsce, w Warszawie. Nie wiem, chyba niewiele by było tu do roboty. Ja bym widział, żeby GTA 6 było na przykład w kilku miastach. Na przykład moglibyśmy podróżować między tymi miastami i samolotem. Kiedyś chyba była taka modyfikacja do GTA Vice City, że można było się przenieść do Liberty City. Dobra, radiowozy stoją zawsze tutaj, pod komisariatem, zagadka taka, kurczę, do rozwiązania. Gdzie stoją radiowozy? No pod komisariatem. Tutaj są zawsze dwa, ja od nich brałem shotguny. Musimy poczekać, aż ten z tyłu radiowóz przejedzie. Będziemy mogli sobie pożyczyć ten tutaj z przodu. Ops. Nikogo nie ma, czysto, możemy zabrać, okej. Okay. No, serio?
My god. Dobra, jedziemy kawałek dalej. Musimy zgubić pały. Dla niepoznaki włączymy koguty. Okej. I pewnie będziemy musieli kogoś znaleźć, namierzyć czy coś. Teraz zobaczymy. No tutaj na plaży zawsze 6000 klatek. Okej, mamy radiowóz. Lyle Rivas, okay. I'll track down this Rivas. Dobra, zobaczmy. Komputer, aktualne przestępstwa, baza danych policji. Teraz powinno znaleźć. Rivas Tom i Lyle. Czyli niedaleko byłem. Broker. Lokalizuj. Będzie się na. No, okej, okay. Zobaczmy. Okej, okay, niedaleko jest. Jedziemy po niego. Cześć Przemek. Siemaka. Rivas. Rivals, jak Need for Speed. Dobra, jedziemy. Może podjedziemy tym radiowozem, chociaż one nie są jakieś tam super szybkie, ale nawet całkiem nieźle wyglądają. Podobają mi się radiowozy w GTA 4. Spoko wyglądają. Spoko by było, jakby GTA 6 było z zagranic, na przykład Europy albo Azji. No, w sumie to teraz też jest z zagranicy, no bo jest z USA, prawda? Ale wiem, co masz na myśli. Chodzi o to, żeby były inne kraje niż tylko USA. No chyba nie było... Kiedyś było GTA London chyba, ale to nie wiem, czy to coś... Nigdy w to nie grałem. Może tak. Dobrze, zobaczmy. Jak się tu dostać? Są jakieś schody? Zobaczmy, czy da się tutaj wejść? Tak. I mamy typa odstrzelić prawdopodobnie. Lyle Rivas, I got a message from Brucey for you. Okej. Okay. Coś powiedział o GTA 6 w Brazylii? Wow. I takie Fast and Furious, nie? Latynosi, kurde, dancing. Dobra. Dogoń Rivasa. Czekaj. On z tej strony... A, wziął jakąś furę. No niestety mamy auto policyjne tylko. No nie jest zbyt szybkie, ale powinniśmy sobie dać radę. No i co, mamy go odstrzelić od razu, tak? Prawdopodobnie. Dobra, próbujemy. Najpierw po oponach, zobaczymy, jak będzie jeździł bez opon. Przebił już czy nie? No kurde, nie przebił na razie. Ale nie wiem, czy mu trafiłem. Dobra, teraz na pewno mu trafiłem. Zaraz powinien na samych felgach jeździć. Kurde, niech pękają mu. Chyba jest. Dostał tam parę razy. Okej. Okay. Spoko to wygląda, nie? Jak laleczka. Nie mogę strzelać. Okej, okay, załatwione. Prosta misja, bardzo fajna. A ten samochód dopiero wybuchł. Długo się tutaj palą, zanim wybuchają. Czy to jest mod? Nie, to nie jest modyfikacja. To jest normalnie GTO. Okej. Spoko, Brucey, kurde. Ej, tutaj mamy rampy. Jest taki samochód rampa i jest jeszcze taka prawdziwa rampa, z której można normalnie wyskakiwać. Jest tu też autobus, ale żadnej takiej fajnej furki. O, czekaj. Czy to jest zbiornik z wodą? Gdzie jest hajs na kółkach? Nie ma hajsu na kółkach. Nie widzę, żeby tu gdzieś jeździł. Teraz pytanie, czy to jest zbiornik z wodą? Czy cysterna taka do rozwalenia, żeby... z paliwem powiedzmy, nie? Trzeba sprawdzić. Tam. Dobra. Dostałem wiadomość jakąś. Dawaj tą furę bierzemy, tą BMW-kę. Ops. Nie ma hajsu na kółkach, kurczę. Nie spotkaliśmy jeszcze.
Czasami jest tak, że... Stary, pani się ze mną zobaczyć, jestem na linie, bo. Trzymaj się, B, okej. Musimy jechać do... O, shit, patrzcie co tutaj jedzie. Korweta jeszcze w super unikalnym malowaniu. Damn. Bierzemy ją. Czy chciałbym, żeby w GTA 6 były licencjonowane samochody? Nie, kurczę, absolutnie. W GTA, w ogóle w serii GTA jest fajne to, takie rozpoznawalne, że mamy no, takie samochody jak Banshee, takie samochody jak Turismo, które znamy dobrze. I na przykład w piątce mamy dużo takich remake'ów tych samochodów. Możemy sobie w online tuningować je na jakieś tam LG Retro powiedzmy czy coś. I to jest fajne, mi się to bardzo podoba, że mamy takie możliwości. I te samochody, to GTA właśnie ma taki swój unikalny charakter, bo te samochody rzeczywiście są bardzo fajne i nie ma potrzeby, żeby były specjalnie licencjonowane, moim zdaniem. A propos aut, to ostatnio zaczął mi się podobać Ford Mondeo MK5, kojarzycie? Tak, więc powinien mi dla kasy zabijać cieniaka gliny, zostawiam, brudno coś tam. Zobacz następnym razem, gdy będziesz radio w razie, okej. Ktoś mi grozi tutaj. Czy ja się go boję? Czy Niko Bellic się go boi? Nie wiem. No a wracając do tego Forda Mondeo, bardzo podoba mi się cały przód samochodu. No i to, że jest pojemny, tak? Bo jednak interesowałaby mnie wersja kombi oczywiście, żeby można było wpakować do środka rower. Ale fajne auto. Bardzo ładne. Dobra, bierzemy kolejną korwetkę, tamto zostawimy sobie pod chatą, na wszelki wypadek, ale no jak jeździ sobie tyle korwet tutaj w okolicy, to czemu mamy ich nie brać, prawda? Bierzemy jak najwięcej. Co sądzę o quadach? Wiesz co, nie jeździłem, ciężko mi powiedzieć, nie wiem czy to jest dla mnie, czy to by było dla mnie fajne, czy nie, ale powiem ci, że każdy sprzęt, który dostarcza frajdy, może być ciekawy i fajny. Ale tak jakoś ja bym chyba nie inwestował w quada, jeśli miałbym wybrać między dwoma kołami a czterema. O, szwedzkie pompki. Hey, Brucey. Nico! One second. Grafika jak z jakiegoś koda w tym GTA. No, jest taka sobie. Ale tu liczy się klimat. Fajne jest to GTA. Kup ciężarówkę do rower. Ups. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Testosteron jakiegoś żarłacza, kurde. Daj spokój. Te nowe Fordy mają grill z Astona. No, fajny ma grillek. Astony też bardzo z przodu są fajne. Podobają mi się. Taki unikalny styl mają te Astony Martine, nie? Tak trochę zbyt zgarbiony jest przy tych ćwiczeniach? Nie robi ich prawidłowo. Ten Brucey wcale nie jest taki duży, no ale jemu się wydaje, że jest. W GTA 5 też Brucey dzwoni i oferuje ten testosteron online. Jest kilka nawiązań do postaci z poprzednich części GTA i w tym wiem, że jest właśnie Brucey. Co to tu kuźwa stoi? What the fuck? Co jest? Poważnie? Musimy się temu przyjrzeć. Pierwszy raz widzę coś takiego w GTA 4. Podejrzewam, że jak dotknę tego samochodu, to on wyleci w kosmos razem ze mną. O, okej, okay. Nie wyleciał. Czekaj, stój! Najszybszy motocykl... Ja cię nie mogę, najszybszy motocykl w grze, kurde. NRG 900, zobaczcie na to. Tak o sobie po prostu tutaj jechał.
i spawnuje się na lotnisku, to wiemy już, nie? Bo sprawdzaliśmy. Korweta byłaby trochę lepsza, bo z motocykla można łatwo spaść. I też dziwnie się tutaj tymi motocyklami jeździ poniekąd, nie? Nie zachowują się te jak motocykle. Niby miękkie zawieszenie i ten, ale zobaczcie, no. Mi się dzisiaj taksa z ziemi pod autem pojawiła, ale w realnym życiu? Kurde. To musi być jakaś akcja Ubera przeciw ten, przeciw taksówkarzom, coś. Mi się bardziej w czwórce podoba Corvetta niż w GTA V. A czekaj, jak wygląda w GTA V Corvetta? Wyszło, wyleciało z głowy. Corvetta w piątce. Skoro mi nie zapadła w pamięć, to znaczy, że nic specjalnego. Czekaj, jak wyglądała? A, rzeczywiście. Wygląda jak Corvetta C7 w piątce trochę, co? Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj do zrobienia. Musimy ukraść ten samochód. I co dalej? No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lau's ride. Okej. No dobra. Czyli co, granaty? Czy Uzi? Uzi. Jedziemy tam, kurde. Nie dogonią nas. Chociaż tutaj fajne są pościgi dosyć. Takie dosyć klimatyczne, zobaczcie. Jadą sobie za mną, nie? Dobra, kierowca. O kurde, tu więcej tych samochodów jest. Kurde, jaki twardy ryj miał. Nie wiem co, miał kamizelkę kuloodporną na tej twarzy, czy co? To PCJ... To nie był PCJ, to NRG było. Kurczę, człowieku. Jak możesz mylić takie rzeczy? Jedziemy do warsztatu Bruce'ego. Pamiętam, gdzie to jest. Ale czy policję uda się zgubić? Nie wiem, radiowóz siedzi mi na dupie, więc musimy go trochę tutaj... Co to za dziwna muza? Weźmy sobie... Vladivostok, okej. Radiowóz z przodu, wjedźmy sobie tu. Okej, superowo. Teraz tutaj pojedziemy. Musimy wyjechać z tego okręgu. Dopóki z tego nie wyjedziemy, nie zgubimy policji nigdy w życiu. Ale jak schowamy się przed policją, na przykład za budynkiem, to oni nie wiedzą, gdzie jesteśmy dokładnie, nie? To jest spoko, a w piątce tak mniej więcej policja się domyśla, gdzie możemy być, wysiadają z radiowozów i nas szukają na piechotę. Tak jak jakimś cudem akurat w tym miejscu, gdzie mogliśmy się zatrzymać. Bardziej podobają mi się starsze korwety niż te nowsze. No, też tak uważam. Mi się podoba C4 i... I C5... C6 mi się podoba zajebiście. To jest moja ulubiona Corvetta. Zapamiętałem z tych wszystkich NFS-ów Most Wanted. Chyba Most Wanted była C5, nie? I z tych starszych NFS-ów bardzo popularny model to był. Natomiast w Corvecie ogólnie gówniane jest to, ponoć, że... Nie, to w Viperze chyba jest gówniane to, że się strasznie grzeje układ wydechowy. Przynajmniej ja oglądałem takich ziomków na YouTubie, co się dorobili dużego hajsu, tacy dwóch takich młodych ziomków. Chyba garaż, coś tam. Na pewno kojarzycie. No... Siema, kardynał z BTR-u, tak? Siemanko. No, ale wracając do tego tematu, to oni właśnie mają Viperka, ten jeden ziomek ma Viperka i mówi, że strasznie grzeje się układ wydechowy, te takie charakterystyczne rury z boku, prawda? Jak się wysiada z samochodu, otwierają się drzwi, to można dosłownie na nich jajka smażyć. Znaczy takie kurze, nie swoje. Tylko po prostu jak się otwiera drzwi, tutaj jest ten układ wydechowy. Jak się to nagrzeje, to jest strasznie gorące. Okej. To fakt, Vipery mają solidnie podgrzewane podłogi. A z kolei z Corvettą lipne jest to, że cały tył, tutaj dookoła lamp, to miejsce, ten zderzak, to wszystko jest wykonane z plastiku.